którego postać, sylwetkę chciałbym Państwu przybliżyć. To pacjent, który był u mnie wczoraj, 10-latek, który zgłosił, właściwie, którego rodzice zgłosili się do nas początkowo, zgłaszając, że jakby w ich przekonaniu problemem, z którym się do mnie zgłaszają, jest wada postawy pod postacią zwrócenia głowy w jedną stronę. Zrobiliśmy wywiad. Z wywiadu okazało się, że pacjent od 2 lat leczony jest na padaczkę, bierze 3 leki. W jego historii również były podejrzenia wady ośrodkowego układu nerwowego jako przyczyny wystąpienia padaczki. Wykonano odpowiednie obrazowanie, rezonans magnetyczny, który był niemalże prawidłowy. Badanie EEG, w którym opisano zapis nawadowy, na podstawie którego i po wcześniejszym wystąpieniu 3 epizodów przedłużającego się napadu padaczkowego włączono leczenie, później kontynuowano to leczenie. Myślę sobie, ok, pacjent jest pod opieką neurologiczną. Drugą rzeczą z wywiadu, którą udało mi się wypytać rodziców, jest to, że już posiada on wadę wzroku i również jest pod opieką specjalisty okulistyki. Przystąpiłem do badania pacjenta, mając na uwadze ten tilt głowy, w wywiadzie rzeczywiście jedna strona ciała pacjenta wydawała się trochę mniej dostymulowana, jakby wydawało się, że ma trochę mniejsze napięcie mięśniowe, no i ten tilt głowy. Postanowiłem zacząć od klasycznego badania neurologicznego i celować się na móżdżek. Dlaczego na móżdżek? Dlatego, iż jak badałem ruchomość ziołek pacjenta, po pierwsze wybadałem oczopląs w lewą stronę, po drugie ruchomość gołek ocznych poprzekątnych no, nie do końca była prawidłowa, była trochę rwana, też jakby ten poprzeczny oczopląs zdawał się występować. Pacjent miał problemy ze śledzeniem ruchów mojego palca po diagonalnej, ten wzrok jakby skakał, ale cały czas myślę o tym, że okej, no jest pod opieką i okulisty, i neurologa, czyli tutaj jestem bezpieczny, bo w razie, gdyby pacjent trafił do mnie, wybadałby mu oczopląs, to nie taki oczopląs na skraju zakresu ruchu, tylko taki ewidentny, no pokierowałbym pacjenta do innego specjalisty. Przystąpiłem do testów muszczkowych, wykonałem test 20 kroków Fukudy, test Romberga, wiele testów. To, co mi się od razu z testowania muszczku pokazało, to, że w teście 20 kroków Fukudy pacjent nie tylko skręcał, czyli jeszcze dla przypomnienia, test 20 kroków Fukudy polega na tym, iż pacjenta prosimy, aby zamknął oczy, wyciągnął ręce przed siebie i zrobił 20 kroków. W teście Fukudy skręcił praktycznie o 180 stopni w lewą stronę, co jest wynikiem nieprawidłowym. Z dalszego postępowania tutaj diagnostycznego założyłem, że może być w ten sposób, iż że coś tutaj w tym muszczku jest. Potem okazało się, że w rozmowie z rodzicami, że tak, ten rezonans magnetyczny, który był wykonany u pacjenta, był prawidłowy, aczkolwiek w muszczku występowała torbiel, która moim zdaniem może rzutować, plus leczenie przeciwpadaczkowe,
plus wada wzroku, na pewną kompensację ustawienia głowy w celu stabilizacji wzroku, bądź też utrzymania prawidłowej postawy, bądź zachowaniu równowagi. Jeżeli chodzi o ten tilt głowy, zaproponowałem Państwu, zakładając jej korekcję, kilka ćwiczeń, które miały na celu znormalizować rezultat wykonania powtórnego testu 20 kroków Fukudy. Możemy takie ćwiczenia wykonywać, które mają na celu stymulować daną część mózgu do tonizowania czy do normalizacji jej pracy funkcjonalnej. Po wykonaniu kilku bardzo prostych ćwiczeń zretestowaliśmy pacjenta. Pacjent nie skręcał już w lewą stronę i utrzymywał tor chodu w miejscu. Więc jeszcze raz, pacjent przychodzi i rodzice przychodzą z problemem, którym w ich przekonaniu jest wada postawy, obniżone napięcie mięśniowe, bądź właśnie takie przymusowe zwrócenie głowy w boku, które częste jest przy zaburzeniu funkcjonowania mózgu. Z Państwem umówiłem się za 2 tygodnie. Zaleciliśmy wykonanie ćwiczeń domowych i to, co jeszcze może rzutować, bądź jest efektem słabszego funkcjonowania mózgu, bo wiemy, że mózg odpowiedzialny jest za utrzymanie bazowego napięcia mięśniowego, to po jednej ze stron, jeden ze stawów skokowych był bardziej koślawy. Tutaj zaleciliśmy wykonanie badania dynamicznego obciążenia stóp i korekcję wkładkową, tak aby tą koślawość zniwelować. Także potrzeba czasu, ale być może i liczymy na to, że za 2 tygodnie, kiedy pacjent pojawi się u nas powtórnie, być może ten tilt głowy uda nam się opanować bądź też zmniejszyć i wtedy będziemy dalej testować. Już tutaj wiemy co, bo mózżdżek i w jaki sposób on stymuluje ciało naszego pacjenta do pracy symetrycznej. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego.